Cześć, z tej strony Michał, dzisiaj jest ze mną Mikołaj. Dajcie. Boże, jeszcze Facebook mi tu brzęczy. O Matko Bosko, a tam mnie daje. Jesteśmy dzisiaj na małopolskiej wsi. Ogólnie to dzisiaj jest sobota. Ta sama sobota, co był live w nią. I w tą samą sobotę będzie odcinek. Dobra, jedź, Gienek. Ja to ja mam pierw, ale później będziesz, no dobra. No jak, a w realu jak jest? Prawda się wpierw włóczy. O Boże, kup włókę. Ogólnie sorry za Facebooka, zapomniałem wyłączyć. Łe jak maj chu. Boże, podnieś go. Podniesiony. To nieźle podniesiony był. Patrzcie, bo... tu hydraulicznie, bezsiłownikowo rozkładany agregat uprawowy marki Gold Fox. No i lecimy dzisiaj z uprawą pod jęczmieniary. Ale lejek to wali równo. Ej, pojadę prosto. O Boże. No uprawa pod jęczmieniary i ten. I Miki będzie potem siał jęczmieniary. 30. Ale wpierw to będę pewno musiał na stację jechać. No 4 litry już są. To dasz radę. A na pewno, ale będzie mnie holował. Najwyżej. Na przyczepę się wstawi, bo nie jest ciężka, a tur wytrzymały jest. Matko Boska, jak ta 900 pomału podnosi. No pompa do wymiany, bo przy turze się pozrywało. Pamiętam jak poleciał normalnie po uprawionym już. No, jak widzicie, agregacik piękną robotę robi. Dzisiaj live był, Miki już wrócił, Miki jednak nie orał. Jak ktoś się pytał na live, czemu Mikiego nie ma, to Miki nie orał, Miki był ciągnik i coś tam szykował jeszcze. Ta, ale mieszę. Pan mi tu kurde po agregacie posypał, że zgnije cały. No, ale dzisiaj może już coś tam zacznę orać, koło słupów może trochę. No może, może. Tam od jednej strony, wiesz, od tych winianek całych, nie? Się może wyłoży. A to gdzie ty masz zboże posiane? Od Trakowskiego. No. Ale tam mam z drugiej strony te słupy, nie? Aha. Bo zawsze na odwrót miałeś. No, ale w tym roku mam tak. Płodozmian mówisz? No. O Boże. To będziesz miał całe podwórko obrośnięte kukurydzą dookoła. Będziesz miał żywopłot, będziesz miał, o. I faktycznie, ale będzie fajnie. O Boże. Oj, o kurde. I w środku... Rozpędziłem tym szerszeniem to. Ej, i w środku kukurydzy sobie zrobisz ogródeczek jeszcze. No. Ej, tak ogólnie nie, to niedługo będę miał obiad, bo już talerze słyszę. Boże, ty to ma obiad na każdym odcinku prawie, na co drugi, bo... Moja wina, że tak nagrywamy? No i ciul tam. Raz nie żyj, że nic ci nie się stanie. Tak, jestem głodny, dzisiaj jadłem się na nie o 8 już. O Boże. To tak jak... Po 7 gnoje wywalałem. To tak jak ja co niedzielę, co sobotę, wiesz. Ale ja zawsze jem śniadanie późno. Ej, jedziemy jutro na te pokazy Zetora, czy nie? Jutro... Nie, bo ja jutro sam w domu będę. No to jedziemy. Nie chcę mi się tam. To chyba se sam pojadę. Jedź. No ogólnie pokazy Zetora gdzieś tam pod Ostrowem. Nie pamiętam miejscowości, będę musiał sobie jeszcze zobaczyć. Jak ktoś będzie, to prawdopodobnie mnie spotka. I... Jeszcze wylegę... Chyba. Oj, nie, ja chyba nie pojadę, bo sam jestem w domu, to kurde. I chyba... winować tego i najprawdopodobniej wylegę po agrikulturę tam będzie jeszcze. No, tak. A idzie z agregatem. Patrzcie, to pole nie należy do ciebie i widzicie, co się dzieje z tym polem. No masakra. Jasny gwint. To trochę niedoorane, ale dlatego, że się nie szło po prostu doorać. Będzie trzeba może to w poprzek jakoś zrobić. No patrz, no kurde, jak to wygląda. Tu woda, co to jest, kurde. No masakra wam powiem. Ogólnie. A już są 3 litry. Co? Już są 3 litry. Nie, dasz radę. A zasiać tyle? No a co nie? Ile tu jest ten kawałek to? Tak, kawałek. Tam jest, tu jest hektar i tamty jest prawie hektar. No dupa cię boli. Tutaj jak pół hektara będzie, to jest dobrze. Jak jest pół hektara tutaj, to jest Miki naprawdę dużo.
Ogólnie trochę ten kolor 900 się zmienił, jak ktoś uważnie patrzy na te filmy, to zauważył. O kuźwa. O Boż. Ja wyhamował. No nie. Miki jęczmień tu siejemy, nie? Na tych obydwu. O to, ale będzie ich w dupę ta suma gryzła. O Boż. Coś musi. No i tak pewnie całej słomy nie będziemy brali, będzie trzeba albo sprzedać, albo jakimś mulczerem to ten pociągnąć, bo się czkarni. Terem. Ale ej, jest mulczer Gienek. Wczoraj ci wysłałem go nawet. A jakieś ścieżki robimy coś, czy tak? Nie, co ty. No, jak jest 30, to ścieżki technologiczne nie są potrzebne. Ogółem to widzicie, co tu jest z tą granicą, to ja nie wiem, no taka droga szeroka, nie? I jeszcze ten autor mapy tutaj tak spierdolił sprawę, delikatnie mówiąc. Pięć mi, tak? Jęczmień, no. A co posiałeś? Pięć mi. No to nic. No, ja sobie będę uprawiał te dwa pola, bo siewy ogólnie na live były, kto był, to dlatego właśnie ten, dlatego Ja to właśnie. piątką, a czwórką siedzisz czy piątką? Różnie. Ja to piątką jeżdżę. Ja oszczędzam. Ja się dziwię, że paliwa nie ma. Dobra. Zaraz będą 2 litry i będzie pyk, pyk, pyk. No i koniec. Oh my god. Ja sobie wyłączę shaderki ogólnie, bo coś tak przymulanie jest na tych odcinkach. Znaczy, no, pod względem sprzętowym i FPS-owym. Znaczy, FPS-ów niby jest te 40, ale ja się czuję, jakby było 100. Ej, Miki, jak ty tam orałeś wtedy, nie? Jak teraz się tam drogą tak popierdziela, nie? To cię wybija w powietrze, bo tam taką bruzdę żeś wywalił w asfalcie. Tak? No. Dobrze, będzie próg zwalniający chociaż. No, i zaś się z tej 30 wyczepię, jak będziesz tam kiedyś jechał 30. Tam Bo się 900 to wyczepimy. jeszcze, bo fotel amortyzowany, nie? Ogólnie ludzie to pierwszy raz chyba 900 z turem widzicie. Kto nie był na live, oczywiście. No i ten odcinek raczej w sobotę dostaniecie, ale zobaczymy, zobaczymy. Jak długo Miki będzie, jak długo będziemy grali dzisiaj. Ja będę krótko, aby nagramy praktycznie i idę. Nie, bo jeszcze węgiel mam do złożenia i... O Boże, jeszcze? No, bo trzeci budek dziadek kupił wczoraj. Myślałem, że ten co kiedyś był. Albo Co ty? agregatu nawet nie będę składał, bo to kawałek na pole jest, to nie powinienem nikogo tutaj zahaczyć. No mało ruchliwa droga, bo tu my na końcu szarym mieszkamy. Dobrze, że nam asfalt chociaż wydali, bo ale bym się kłócił z tymi tam, co siedzą na tych stołkach do góry. O Boże. No a nie? Zrobili tu asfalt, a do nas by nie zrobili. O, aby dostali w pijek. Delikatnie mówiąc. Świnki na dworze są, jak widzicie, normalnie po amerykańsku hodowane. Przyczepka stoi we wiacie, a już niedługo żniwa, myślę, w następnym odcinku. A może jakieś... O, opryski pewnie. Opryski się zrobi w następnym odcinku. A mamy opryskiwać? No pewnie. Kru kowiarka. O kurde. No, ogólnie ludzie to w następnym odcinku, jak będą opryski, to Miki się będzie nudził. No. Ale w sumie gnój byśmy na pryzmę mógł wozić. O matko. No a nie? O, no to będziesz wtedy ty robił wtedy, no to good idea. Ja to mam łeb jednak. Łeb jak sklep, tylko półki No, puste. tylko półki puste. W sumie to jak ten, teraz jak już skończył uprawiać, to ja się będę nudził, a Miki będzie siał. Więc grubo. Poniesiemy sobie agregacik. A żeś tu doorał tego pola, nie? Gienek, no szlak by cię jasny trafił. Bo teraz nie idzie tego uprawić gdzieniegdzie. Takie skały żeś powyrywał. No dać mu tylko ten, większy ciągnik do orania. Ja z tym też bym tak zrobił, się nie martw. No. Byś nawet nie obrócił Ale tego. jeszcze gorzej by to wyglądało. No. Nawet nie obrócił, bo gorsze odkłady tam są. Dlatego nawet w ten pół, w tą dwójkę to już nie ma co pieniędzy wkładać, bo teraz znowu pewno ziemi przybędzie w przyszłym roku i
i nie ma co wkładać, bo 30, no jeszcze może następny sezon nam będzie orane. I tak to będzie wyglądało kurde, bo Może. no najprawdopodobniej jak wszystko pójdzie dobrze. Jeszcze kredytu jest 110 tysięcy do spłacenia. Ja ostatnio do SKR-u poszedłem na robotę, to tam uprawiałem, czy talerzowałem. Gnojowice rozwoziłem takiemu panu i zarobiłem pieniążków, około 2000 chyba. No, znaczy się, no, tłumacząc na farmingowe, zrobiłem misję na polu gospodarza. Dwie. Jedną na live, jak widzieliście, tam gnojowice, a teraz, teraz jakoś 20 minut temu stależowałem i jest git. Pieniążki wpadły i różne żarcie do świnie jest. Miech i ogólnie ma padać, więc musimy dzisiaj zasiać. Ta? No. Czekaj, na tych 2 litrach się zasieje. O Boże. Jeszcze będzie trzeba po paliwo skoczyć. A to weź 900 bańkę i jedź. Boże. Albo Ty. spuścimy 900. Jakby była ten. Jakby tą katwan, tą dwukółkę zrobił na konfigurację, nie? Że można te bańki na paliwo dodać w konfiguracji. No to by było zarąbiste, nie? I To. bym ją przełożył na bańki na paliwo i by się przywiozło z 50 litrów i by się potankowało wszystko. Bo potem by się znowu było trzeba konfigurację zrobić na nawozy i w ogóle. Ale w sumie, czekaj, nawozu starczy nam? Nawozu tak. Mówisz, że starczy, to powinno Bo we starczyć. siewaku zostało 150 kg. Tam jeszcze jest 300 w tym. To nie starczy. Starczy 400 kg? Nie. No bo trzy fazy, nie? A, to nie Na starczy, no. każdym polu jeszcze raz trzeba nawóz rozsiać i jeszcze opryskać będzie trzeba, więc będę musiał się ten. No to jak pojedzie się po paliwo 30, no to się weźmie przyczepę i się pojedzie po nawozy. Przyczepę? Przyczepkę weźmiemy. No bo jeszcze oprysk chyba trochę będzie trzeba dokupić, więc. A ty skończyłeś już, nie? No, jadę agregat odpiąć. Właśnie tak zapomniałem, gdzie ten agregat stał. No to ja sobie go tam pojadę odpiąć, bo trochę mi się przypomniało. Pod wiatą stał tam. No, tu gdzie autosanka. D732. Normalnie spam na Facebooku fest, a tak to jak ja nie miałem co robić, bo nikiego nie było, to nikt nie pisał. Dobra. Ty, ja to mam obiad teraz. Obiad, no, ja będę kończył już odcinek, więc łapeczkę w górę może się zostawić. Subika i komentarzek napisać, i jeżeli udostępnicie, to będzie bardzo dobrze. I trzymajcie się do kolejnych. Na razie, cześć. Cześć.